cześć, jestem Kasia, jestem dietetykiem i chciałabym odpowiedzieć Wam dzisiaj na bardzo ważne pytanie, a mianowicie, co jeść, żeby schudnąć? Sama nieraz spotykam się z takim pytaniem, nie tylko podczas pracy z pacjentami, ale często zadają mi je po prostu nowo poznani znajomi, gdy dowiadują się o moim zawodzie. No i cóż, przygotowywując się do tego filmu, przeglądając internet, znalazłam mnóstwo odpowiedzi na to pytanie na różnych stronach, również takich paramedycznych. Mam kilka takich przykładów, między innymi jest to kurkuma, cynamon, brzoskwinie, banany, ryby, zielona herbata, ocet winny, siemię lniane. I w zależności od strony można znaleźć naprawdę mnóstwo przykładów. No i co chciałabym powiedzieć? Oczywiście każdy z tych produktów zawiera jakąś substancję czy jakiś składnik odżywczy bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, albo posiadający właściwości antyoksydacyjne czy na przykład przyspieszające przemianę materii. Jednakże nie doszukujcie się tutaj żadnego magicznego sposobu na schudnięcie. To znaczy, jeśli będziecie, nie wiem, wypijać codziennie napar z kurkumy, czy codziennie jeść ryby, ale jednocześnie nie zmienicie swojej diety i swoich nawyków żywieniowych, to nic się nie zmieni i nie schudniecie. Owszem, być może skorzystacie z dóbr, jakie niesie spożycie tych produktów i tych substancji, które one zawierają, ale na schudnięcie bym nie liczyła. Bo co tak naprawdę jest najważniejsze w odchudzaniu? Podaż kalorii i tak zwany bilans energetyczny. Najprościej mówiąc, jest to różnica między przyjmowanymi, czyli spożywanymi przez nas kaloriami, a tym, co wydatkujemy. No i sprawa jest tutaj tak naprawdę bardzo prosta. Ten bilans może być albo dodatni i wtedy tyjemy, albo ujemny i będziemy chudnąć, albo może wynosić zero, czyli możemy spożywać dokładnie tyle kalorii, ile jest nam potrzebne i wtedy nasza masa ciała nie będzie się zmieniała. Bardzo prosta matematyka. W takim razie wydawałoby się, że może powinniśmy zapytać nie co mamy jeść, żeby schudnąć, a ile tego czegoś mamy jeść, żeby schudnąć. No i z jednej strony jest to prawda. Posłużę się tu takim bardzo prostym przykładem. Załóżmy, że moje zapotrzebowanie energetyczne wynosi 2500 kilokalorii. Jeśli spożyję 400 gramów chipsów o łącznej kaloryczności 2000, to mój bilans będzie ujemny i będę chudła. Równie dobrze w to miejsce mogę zjeść 6 kg marchewki, która również będzie miała około 2000 kilokalorii, no i wtedy też schudnę. Co to oznacza? Czy ja właśnie, nie wiem, namawiam Was do jedzenia chipsów na diecie? No nie. Podałam ten przykład, żeby wyjaśnić Wam cały mechanizm, że tak naprawdę to, czy schudniemy, zależy właściwie tylko i wyłącznie od tego, ile tych kalorii spożywamy. Jednakże nie namawiam Was absolutnie do spożywania chipsów, fast foodów czy słodyczy na diecie. Ponieważ tak naprawdę nie tylko ilość kalorii ma znaczenie, ale również ich jakość, to z jakich produktów je spożywamy. No bo jeśli będziemy właśnie jeść te już przykładowe chipsy, to właściwie nie dostarczamy żadnych witamin, składników mineralnych,
Dostarczamy tylko energię, która pochodzi głównie z tłuszczów nasyconych. Dostarczamy ogromną ilość soli. I to wszystko. Tak samo jedząc słodycze, cukry proste. Także tylko racjonalna i zbilansowana dieta może sprawić, że schudniemy, ale zrobimy to w zdrowy sposób. Nie będziemy mieć żadnych niedoborów, nie popadniemy w żadną chorobę, tylko będziemy dostarczać wszystkich składników odżywczych, wszystkich niezbędnych witamin, wszystkich niezbędnych składników mineralnych. No i jednocześnie osiągniemy swój cel. Schudniemy. Najsensowniej byłoby zadać to nasze tytułowe pytanie w ten sposób. Co i ile powinniśmy jeść, żeby schudnąć? No i taką najprostszą odpowiedzią na to jest piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Jest to najprostsze i jak najkrótsze ogólne przedstawienie kompleksowej idei żywienia, której realizacja daje szansę na zdrowe, długie życie oraz zachowanie sprawności intelektualnej i fizycznej do późnych lat życia. Myślę, że każdy spotkał się kiedyś z taką piramidą. Jest ona bardzo prosta. Składa się z 6 poziomów, gdzie podstawą jest aktywność fizyczna. Następnie mamy warzywa i owoce. Jest to też istotne, że na początku wymieniłam warzywa, ponieważ tych warzyw powinniśmy jeść więcej niż owoców. Zalecenia są takie, żeby jeść 3/4 warzyw i 1/4 owoców. Dalej mamy produkty pełnoziarniste, produkty zbożowe pełnoziarniste. Możemy tutaj wymienić m.in. pełnoziarnisty czy jakiś żytni chleb, makarony, wszelkiego rodzaju kasze. Dalej mamy nabiał. I są to zarówno sery, głównie ser biały, odrobina sera żółtego, jak również mleko, przetwory mleczne, takie jak na przykład jogurt, kefir czy maślanka. Następnie mamy produkty białkowe, czyli mięso i ryby, jak również jajka. I co, o czym wiele osób nie pamięta, rośliny strączkowe, czyli ciecierzyca, groch, fasola, bób i wiele innych. A na samym szczycie piramidy mamy olej i orzechy. To, co jest u podstawy piramidy, powinno być spożywane przez nas w największej ilości. A im wyżej coś jest, im bliżej szczytu, tym powinniśmy spożywać tego coraz mniej. No i wydaje się to bardzo proste, ale tak w normalnym życiu, kiedy już mamy sobie ugotować coś, zaplanować jadłospis, jest to trochę trudniejsze, dlatego ja wychodzę Wam naprzeciw i w następnym odcinku pokażę swoją całodzienną dietę, gdzie będę jadła właśnie zgodnie z zaleceniami piramidy żywienia. No i tak będziecie mogli sobie powtórzyć taką przykładową dietę. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, pytajcie o co chcecie. Zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję.